Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku telegraficznie przedstawimy trzy najbardziej popularne dotacje na odnawialne źródła energii. Zapraszamy. Jako pierwszą przedstawimy dotację, która nazywa się Mój Prąd. Jest to bardzo popularny program, skorzystało z niego już wielu Polaków. Warto wspomnieć, że warunki przyznania tej dotacji przez lata zmieniały się. Obecnie stan na sierpień 2022 roku. Zakłada, że o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych. Dotacja obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nie przekraczającej 10 kW mocy, a konkretnie między 2 a 10, a wynosi ona do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 3000 zł. O ile program Mój Prąd dotyczył dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, o tyle nie bez powodu za moimi plecami znajdują się teraz pompy ciepła. Będziemy mówić o dofinansowaniach na wymianę systemu bądź zakup systemu grzewczego. Programy są dwa: Czyste Powietrze i Moje Ciepło. Czyste Powietrze przeznaczone jest na modernizację dotychczasowego systemu ogrzewania, modernizacji na nowy system, jakim na przykład może być pompa ciepła. Ubiegać mogą się o takie dofinansowanie osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych bądź lokali mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych, o ile te lokale posiadają wyodrębnioną księgę wieczystą. Dofinansowanie zakłada, że pokrywa 50% kosztów na jedno urządzenie, natomiast nie więcej niż 37 tysięcy złotych. Warto dodać, że wysokość tego dofinansowania będzie zależna od dochodów. Drugim z programów jest Moje Ciepło. Moje Ciepło tym różni się od Czystego Powietrza, że dotyczy dofinansowania dla właścicieli nowo powstających budynków, nowo powstających domów jednorodzinnych. Są to w sensie dosłownym pieniądze przeznaczone na zakup i montaż nowej pompy ciepła, a dofinansowanie wyniesie do 30% kosztów urządzenia, jednak nie więcej niż 21 tysięcy złotych. I wysokość dofinansowania nie będzie zależna od dochodów inwestora czy też starającego się o dofinansowanie. Warto podkreślić na koniec, że Moje Ciepło i Mój Prąd na fotowoltaikę możemy łączyć. Staranie się o dofinansowanie z tych dwóch programów nie wyklucza się wzajemnie. Dlatego serdecznie polecamy, serdecznie zapraszamy. Dzięki.